Pawełek tam w pokoju. Dawid, pewnie nie słyszycie, ale tak daje muzykom, że aż coś. A ja zeszłam tutaj na dół. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. Zeszłam na dół, bo Pawełek chciał być w pokoju Jamesa, grać sobie grami, a ja pracuję. Dawid przyszedł ze szkoły, robi lekcje. Dziękuję Wam na wstępie od razu za bardzo takie naprawdę fajne komentarze typu i doradzanie. Także dziękuję za fajne komentarze, za w ogóle doradzenie, która sukienka w większości wszystkim się podobała, numer jeden, więc numer jeden zostawiam. Tak myślę o numer dwa, ale ona jest dosyć ciepła, a jest taka roznegliżowana, więc nie wiem, po prostu gruby jest materiał. Zobaczę. Ja jestem taka, że jak nie jestem przekonana, to nie biorę. No i co jeszcze? Dzisiaj kolejny vlog, już przygotowuję się powolutku do Oktoberów. Dzień z nami, zobaczycie co będzie, także zapraszam. Dawid się zawiózł na grę, środek tygodnia, się okazuje, że gra siatkówki chyba jest, więc przypomniało mu się, mówi, dobra, to idę z kolegami też chcę iść na ostatnią chwilę, o, mu się przypomniało, że chce iść, jest na godzinę 19. Ja teraz pójdę z Pawełkiem, bo się umówiłam z sąsiadką. Pójdziemy do naszego parku, się pobawią chłopaki, Pawełek z kolegą. Obiad już zjedliśmy, co jeszcze? Kuba tam robi coś przy komputerze, chłopaki niby lekcje też podrabiali, ja dokończyłam pranie. No i taki wieczorek. Następnie będziemy... Muszę wykąpać Pawełka, bo jutro idzie do szkoły, ja jadę do pracy. Także może jeszcze do Was coś z drogi do pracy nakręcę. I Wam poopowiadam, bo w ogóle chciałam poruszyć jeden temat, odpowiedzieć na kolejne pytanie. I pytanie było chyba o przemocy w rodzinie, czy jest pomoc? Pomoc jest, ale czasami to jest, wiecie... Czasem to wychodzi na to, że system jest tak niesprawiedliwy, że póki się nic nie stanie, póki nie dojdzie do jakiegoś morderstwa, no to często jak są jakieś zgłaszane akty przemocy, no to musi być to bardzo dobrze udokumentowane, bo tak to czasami jest, tak jak widzicie na tych wszystkich kryminałach, że nie zawsze bierze się jedną czy drugą stronę na serio. No i niestety, póki jeszcze się coś nie wydarzyło, no to na zapas nie można nikogo aresztować, no chyba, że jest jakieś tam, chyba, że są jakieś tam poważne nadużycia. Różne są przypadki. Ogólnie pomoc jest, jeżeli chodzi o przemoc. Tak bardziej jestem skłonna powiedzieć, że prawo sprzyja kobietom, że zawsze można, jak jest jakaś przemoc w rodzinie, i złożyć raport na policję, no ale nie zawsze, jeżeli to się nie powtarza, no to nie zawsze będzie to jakoś
reagowane. Na przykład ja miałam koleżankę, znaczy miałam, mam koleżankę, która się rozwodziła swego czasu. Czekajcie. Która się rozwodziła swego czasu i mąż naprawdę tak pod górkę utrudniał. Teraz doszli do jakiegoś konsensusu, już jest chyba, nie wiem, 7-8 lat po rozwodzie, ale tak to jej tak robił pod górkę, że nawet oskarżał jej chłopaka nowego o molestowanie ich córek i w ogóle, no był taki psychol, bo on w ogóle, ona właśnie się z nim rozwiodła, dlatego że no było takie różne rzeczy, typu, że on sobie wymyślał, nie? Sam miał nieczyste sumienie i sobie wymyślał i... A, słoneczko świeci. Sobie wymyślał i po prostu na tej podstawie tam ją śledził, kamery zakładał, cudawianki takie różne, także... No. I wiem, że on nieraz policję, nawet jak kiedyś siedzieliśmy u niej w domu, nieraz policja do niej przyszła, że jego córki nie odbierają telefonu, że coś się dzieje, że on panikuje. On tak nakręcał sytuację jeszcze bardziej niż była i powiem wam szczerze, że nawet jak ten policjant przyszedł jednego razu, to mu wszyscy tak, bo ja jej tam wierzyłam zawsze, co ona opowiadała, ale jak zobaczyłam policjanta na własne oczy, no i policjant no już z taką miną, że wie, o co chodzi, że mąż się znowu czegoś czepia, tylko żeby miała w kartotece, że dzieciaki się nie odzywają, że coś, że tego, bla, bla, bla. Także wiecie, no wiem, że nic na to nie można było zrobić, po prostu w pewnym momencie no on chyba sobie dał spokój, już byli rozwiedzeni, nic na to nie mógł zrobić i jej po prostu tak jakoś no przestał utrudniać, że tak powiem, ale no na początku nie było za ciekawie, bo od jakiegoś tam podziału opieki nad dziećmi do takich różnych innych rzeczy, to ciągnęło się, ciągnęło, ciągnęło, ciągle ona miała pod górkę, także naprawników strasznie dużo wydała, więc ten system, ja patrzę pod względem tej mojej koleżanki i ten system jest taki, czasami działa sprawiedliwie i czasami, słuchajcie, jest super, a czasami jest tak, to jest jakaś tam przemoc, wiecie, psychiczna i od tego się zaczęło u nich właśnie, że on ją tak kontrolował, no ale w jej przypadku to jakoś to nie dało skutku, a wręcz nawet po rozwodzie ten mąż wszystko utrudniał, wszystko robił pod górkę, to nie chciał z nią wysłać dzieci za granicę, a to to, a to tamto, a wiecie, cudawianki, także ciężko mi jest to powiedzieć, jak widzę takie różne przykłady, to naprawdę państwo pomaga w ten sposób, że na przykład zawsze możecie się udać do jakiegoś tam ośrodka z dziećmi dla matki, dzieci, coś takiego, no ale wiadomo, każdy chce mieszkać w normalnym domu, chce normalnie prosperować, także za darmo wam nikt nic nie da, chyba że właśnie macie dochody takie, że z dwójką dzieci wam nie przysługuje to czy to, znaczy z dwójką dzieci czy tam z gromadką dzieci nie macie środków na wyżywienie, na to, no to wtedy wam będzie przysługiwać, a na podstawie właśnie tej mojej koleżanki to też ona nie zarabia najniższej krajowej, nie dostaje tak jak niektórzy za gotówkę, trochę pod stołem, trochę w czekach, więc ona nie jest właśnie w takiej sytuacji, więc jej praktycznie wszystko jest pod górkę, w sensie, no, że nie dostaje nic na te dzieciaki jakieś tam nie wiadomo co, chyba tylko ubezpieczenie medyczne mają, a ona już na siebie musi mieć, bo jest, że za dużo zarabia, jak ja patrzę na nią i mówię, no kurde, kobieta samotna i no ale jak jest legalnie wszystko wykazane, nie pracuje się, wiecie, na czarno, no to także mnie z tym ciężko powiedzieć, nie wiem jaki ten system jest, jeżeli właśnie chodzi o tą przemoc, bo tak w praktyce to różnie bywa, wiecie, w praktyce to różnie bywa. Słyszy się o parach, które się rozwodzą i kobiecie się wszystko należy, dodatkowo jeszcze te alimonii całe od męża dostaje, a słyszy się o takich przypadkach, które ja miałam z tą koleżanką, że teraz mi się nawet przypomniało, że on jeszcze się zwolnił z pracy i chciał, żeby ona mu płaciła, także cudawianki tutaj były i tylko prawnicy na tym skorzystali najwięcej. Tak więc... Takie by było moje zdanie.
Witam Państwa, nie wiem, czy mnie widać, czy mnie nie widać. Kolejny dzień, ja jadę do ofisu. Piękny dzień będzie, będzie około 30 stopni Celsjusza. Powiem Wam, że nie mogłam się doszukać, nie wiem, gdzieś to położyłam, mam nadzieję, że nie zostawiłam pracy. Nie mogłam się doszukać mojego pasa, jak to się mówi, czyli wejścia wstępu. Jakoś mi to tak nie... Nie wiem, wydawało mi się, że zostawiłam to w samochodzie, a znalazłam to gdzie indziej i tak na odwrót. Po prostu mam nadzieję, że się dostanę do budynku, ale jak będę tam, to już będzie 7:30, więc mam nadzieję, że ktoś będzie. Jakbym tam jechała o 6:00 do biura, to raczej wiecie, raczej byłoby ciężko. Bo nie zawsze security, ochrona jest już o tej godzinie, no bo my nie mamy ochrony 24 na dobę, no ale no. Także dam Wam znać później, na razie się koncentruję, bo jestem na wpół przytomna, nie miałam kawy, bo nie zdążyłam, mówię, kawę wypiję sobie w ofisie i... Tu może tak nie widać, ale ze statystycznego punktu widzenia biedniejsza dzielnica, jest to 15 minut od nas w Elgin. Tam są szkoły niektóre bardzo kiepskie, trochę gangów jest, innych takich, wiecie, też nieciekawych rejonów. Niektóre domy są takie bardzo stare, kolonialne, mają ponad 100 lat, za chwilkę je też tutaj zobaczycie. Tutaj po lewej zwróćcie uwagę na takie 2-3 duże wieżowce, zaraz będą. To są projects, to są tak zwane government housing dla najbiedniejszej ludności. Wyglądają normalnie jak bloki w Polsce, dlatego kto nie wie i nie zna na przykład dzielnicy, jak przyjedzie do Stanów, no to może sobie myśleć, że to jakieś fajne budynki są, a nie, to są mieszkania dla najuboższych mieszkańców. Prowadzi mi GPS taką trochę inną drogą, bo tam były, moją regularną drogą były, pokazywało, że były korki, więc przejeżdżałam przez downtown Elgin, nie za ciekawą okolicę, już Wam chyba powiedziałam w narracji, ale chciałam uchwycić dla Was, a nie wiedziałam, że tam jest sklep z marihuaną. Jest ich coraz więcej, bo jest zalegalizowana. Więc normalnie są sklepy, tutaj w sklepach można kupić. U nas też jest, nawet w St. Charles parę jest takich sklepów, ale tutaj mi się rzuciło, bo też było na wystawie, było pokazane. Także chciałam Wam pokazać, ale jak pojadę tędy z powrotem, chociaż to zależy od natężenia ruchu drogowego, to Wam to sfilmuję. A jak nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. Takich sklepów jest coraz więcej. Musiałam nagrać, pokazywałam już na Insta, ale pokażę też tutaj. Słuchajcie, ktoś czymś takim, tylko w Ameryce to się może zdarzyć, żeby przyjechał do pracy. Jest oczywiście ładna pogoda, chyba około 30 stopni, ale no, ciekawy pojazd, powiem szczerze. Taki SS-mański. Kolejne pytanie o huragany, jak to u nas wygląda, odpowiem Wam teraz. Ja się szykuję, proszę Państwa, nie wiem, czy mnie widać, czy mnie nie widać. Mam nadzieję, że widać. A gdzie jest lusterko? Chłopaki znowu wzięli, nie mam lusterka. Jak tu się malować w takim upepłanym? Usta.
Jak to jest, jeżeli chodzi o huragany? Tak, u nas są te huragany dosyć powszednie, dosyć powszechne, szczególnie tak w okresie, przynajmniej w Illinois, bo każdy stan, nie zawsze wszystkie stany mają w tym samym czasie, wręcz przeciwnie. I czasami jest coś na jesieni, ale to bardziej takie deszcze, a huragany to bardziej okres wiosenny. Jakoś od marca do czerwca, coś takiego. Maja bardziej tak, o. No, więc huragany wygląda to tak tutaj, że nie idziemy do żadnych schronów. Jeżeli huragan przypadnie, to znaczy tak, jeżeli huragan przypadnie, że jesteśmy w pracy, jestem nawet w takiej grupie w pracy, gdzie jak się coś stanie, albo jest atak, albo są huragany, albo właśnie coś, to wyprowadzamy ludzi do podziemia. A jeżeli w domu, to idzie się, jeżeli macie dom jednopiętrowy, idzie się, jeżeli nadchodzi huragan, my tu mamy na telefonach i w telewizji nas informują. A jak ktoś właśnie nie jest na telewizji, to często właśnie smartfony informują, że idzie coś, że coś przechodzi, proszę się schować. Mamy takie ostrzeżenia i syreny w danym mieście się włączają, o, że tak powiem. Więc jest to fajny w sumie sposób informowania, bo na parę sposobów jesteście informowani przez telewizję, przez telefon i syreny w mieście wyją, żeby się schować. No i tak, generalnie to się odbywa, że idziemy, my tutaj w tym domu idziemy do basementu, tak? Dlatego zawsze tam mamy jakąś dodatkową wodę, próbki, chipsy, jakieś inne rzeczy, cudawianki. A jeżeli na przykład w starym domu, gdzie nasz dom był jednopiętrowy, to po prostu żeśmy szli do łazienki, która znajdowała się w centrum domu, bo musicie położyć się najlepiej na płasko, to jak już by przechodziło i byście słyszeli, że wszystkim trzęsie, no to najbardziej na płasko i po prostu na przykład w wannie. U nas było polecenie, znaczy polecenie, u nas miało sens położyć się, jak patrzyliśmy, co zrobić w domu jednopiętrowym, położyć się w wannie, po prostu w jakimś centrum, bo domu, bo jeżeli macie dom jednopiętrowy, nie macie podziemia, no to najlepiej gdzieś daleko od ścian, daleko od okien, na tej zasadzie. Takich drastycznych sytuacji nie ma wiele, ale było parę takich przypadków, że naprawdę huragan przechodził i huragan, słuchajcie, przechodził i naprawdę w wielu miastach to powyrywał drzewa, to pozniszczał. U nas najgorzej co było, w domu, w którym mieszkaliśmy poprzednio, duże drzewo nam spadło, nasze obok, na driveway, czyli na nasz podjazd. I spadło to tak, że tyle od samochodu Jamesa, jak jeszcze był nowy. Więc mieliśmy szczęście, zaś to drzewo trzeba było serwis, żeby przyjechał i je wyciął. Nie wyciął z korzeniami, bo jest następne, znaczy pytanie przy tym, czy ziemia jest gliniasta. Jest dużo ziemi gliniastej, jest dużo podmokłej ziemi, ale są też takie ziemie, gdzie są bardziej, no u nas akurat pustynnych nie, ale nie cała ziemia w Illinois jest glinasta. Często jak macie jakieś drzewo, to my odcinamy tylko korzeń. Nawet drzewa, które już rosły duże, to korzenie miały za mocno w ziemi, po prostu się ścina drzewo przy korzeniu jak najbliżej, bo żeby wyciągnąć całe drzewo z korzeniami, no to wtedy musiałaby przyjechać koparka, to jest bardzo drogi interes. Żeby wam takie drzewo usunąć, chyba że to jest drzewo tak zwane miastowe w części od ulicy i wtedy miasto pokrywa koszt tego całego wyciągnięcia drzewa, bo na przykład o, zagraża on komuś tam, tak? Ale normalnie to no tutaj raczej jak my wycinamy drzewa i te drzewa jest mocno wrośnięte, to raczej zostawiamy korzenie. Chyba że drzewo jest właśnie mniejsze, to wtedy się łatwiej wyciągnie. Podmokłe są tereny, ale nie takie, żeby można było łatwo coś wyciągnąć z ziemi. Aż tak łatwo to nie jest. Ale również też zależy od regionu, prawda?
Nie można powiedzieć, że całe Chicago jest takie czy takie, bo tutaj są rodzaje ziem bardzo różne. Na przykład w naszym rejonie, tutaj ta trawa, jak zauważyliście, ona jest bardzo, bardzo żywa, bardzo taka długo zostaje zielona. Niezależnie co ktoś by robił, to naprawdę te trawy są takie soczyste, tak? A na przykład w Chicago widzę, są takie parę regionów, gdzie trawa no nie jest za dobra. I widzę tam u znajomych, że ta trawa i ma dużo, dużo chwastów i nie jest taka, wiecie, ładna, zielona. Na pewno to też dużo zależy od tego serwisu, który my mamy, może ktoś inny nie ma. Płacimy dodatkowo za serwis, żeby właśnie ta trawa była tutaj ładna, piękna, więc no. Więc kochani, myślę, że to na tyle. Ja się będę z wami żegnała, składała już tego vloga, żebyście mieli. A ja się z wami połączę za kolejne parę dni. Mam nadzieję, że taki różnorodny vlog wam się podobał. I do zobaczenia. Bye!